Dzień dobry, nazywam się Kasia Jankowska. Znajdujemy się na warszawskim Muranowie i dzisiaj zapraszam Państwa na spacer, ale szlakiem murali na Muranowie. Zobaczymy, jak historię, którą jest ciężko opowiedzieć, ciężko zobaczyć ze względu na to, jak bardzo ta część miasta została zniszczona w czasie II wojny światowej i jak zupełnie inaczej wygląda po wojnie. Zobaczymy, jak można upamiętniać żydowskich mieszkańców przedwojennego Muranowa, w jaki sposób opowiadać te historie. Przede mną monumentalna brama, która jest swoistym wejściem do miejsca, niezwykłego miejsca na mapie Warszawy, jakim jest Muranów, bo jest to dzielnica zbudowana na gruzach i z gruzów getta warszawskiego, ale także w swoim założeniu miała być idealną dzielnicą mieszkaniową dla nowego typu człowieka. Zapraszam na spacer. Od niedawna na warszawskim Muranowie możemy spacerować szlakiem murali muranowskich, które upamiętniają żydowskie mieszkanki, mieszkańców, ale także twórców tego niezwykłego osiedla. Według mnie murale, które znajdują się na Muranowie, są niezwykłym przykładem na to, jak, w jaki sposób upamiętniać żydowskich mieszkańców, ale także historię miejsca, jak opowiadać o budynkach, ale także mieszkańcach i mieszkankach dzielnicy, której już nie ma. Jak rozmawiać o tych historiach, kiedy nie mamy fizycznie budynku, ale nadal są tutaj duchy muranowskie. Przed nami mural upamiętniający kobiety Muranowa, który znajduje się na jednej z bram wiodących przez dzielnicę, a jest to adres Nowolipie 3. To właśnie tutaj w tej bramie znajdziemy postacie sześciu kobiet, których historia na zawsze splotła się z warszawskim Muranowem. Część z nich przed wojną mieszkała w dzielnicy północnej, część z nich znalazła się tutaj po wybuchu II wojny światowej, bo tak jak już wspominałam, to właśnie w tej części miasta było getto. Kogo upamiętnia ten mural oraz w jaki sposób? Spójrzmy, mamy postać Janiny Bauman, która jest autorką powojennych wspomnień dotyczących czasu getta, także po wojnie zatrudniona w przemyśle filmowym, gdzie pisze i tłumaczy scenariusze filmowe. Jest również marcową emigrantką i żoną socjologa Zygmunta Baumana. Także Rachela Auerbach, która w getcie warszawskim była twórczynią kuchni ludowej, także reporterką i dziennikarką. Rachela Auerbach brała udział także w poszukiwaniach części archiwum Ringelbluma. To między innymi Auerbach wskazała miejsce ukrycia pierwszej jego części. Z drugiej strony śpiewaczka Marysia Eisenstadt, nazywana słowikiem warszawskiego getta, a kolejna perspektywa ukazuje jeszcze inne postaci. Tekla z Bondarzewskich, związana jeszcze na długo przed wojną z Muranowem, czy Cywia Lubetkin, bohaterka powstania w getcie warszawskim, także bojowniczka w 1944 roku walczyła na warszawskiej Starówce. I ostatnia postać, Mary Berg, autorka dziennika napisanego w getcie warszawskim. Sama Mary Berg pochodziła z Łodzi. O tych postaciach troszeczkę wcześniej wspominaliśmy w naszych wcześniejszych filmikach Głosy z warszawskiego getta. Zwróćmy uwagę na technikę, jaką jest wykonany ten mural. Jest to raster. Postacie nam się rozmywają. Bardzo ciężko jest rozpoznać portrety naszych bohaterek, naszych mieszkanek Muranowa z bliska. Kiedy się oddalimy, bardzo subtelnie pokazują się, ujawniają się sylwetki. Za tymi sylwetkami rysują się bloki oraz siatka nowych ulic. To jest ten swoisty palimpsest, czyli
czyli to, czy, tym, czym jest dzisiejszy Muranów. I nasze bohaterki, niczym właśnie ta mgła, niczym duchy, przemieszczają się pomiędzy nowymi blokami na Muranowie, pomiędzy tym nowym osiedlem. One zostały wymazane z pamięci, z dyskursu, z opowieści, ale są nadal obecne między blokami. Kolejny mural na naszej trasie upamiętnia również żydowskiego mieszkańca przedwojennego Muranowa, ale nie tylko. Mowa o Ludwiku Zamenhofie, twórcy międzynarodowego języka Esperanto, parokrotnie nominowanego do Pokojowej Nagrody Nobla, ale co większość z nas czasem zapomina, wcześniej lekarz okulista. I to właśnie jego dzieciństwo i doświadczenie mieszkania w wielokulturowym Białostoku sprawiło, że Ludwik Zamenhof chciał stworzyć ideę, która byłaby odpowiedzią na pytanie o żydowską tożsamość, kim my jesteśmy. On widział się jako część wspólnego człowieczeństwa, jako cząstkę wspólnoty, której nie dzieli żaden język. Stąd też ta chęć stworzenia języka, który byłby zrozumiały przez wszystkich i łatwo przyswajalny dla wszystkich. Ludwik Zamenhof bardzo chciał, aby ludzie ponad wyznaniem czy ponad narodowością mogli się swobodnie porozumieć. Dzisiaj możemy powiedzieć, że takim międzynarodowym językiem jest język angielski. Z tym, że ta idea, aby to angielski był popularny w czasach Ludwika Zamenhofa, bardzo mu się nie podobała, ponieważ oczywiście język angielski wiąże się z narodem, z konkretnym krajem, tak samo jak język francuski. Natomiast Esperanto jest jak najbardziej ponad narody, ponad podziały. Jednak ta zaszczepiona idea późniejszego czasu niestety została zapomniana. Ludwik Zamenhof został pochowany na warszawskim cmentarzu żydowskim na ulicy Okopowej. Jego nagrobek jest także napisany w języku Esperanto. Również jego teść także ma swój grób na warszawskim cmentarzu żydowskim. I to są te dwa nagrobki na cmentarzu żydowskim w języku Esperanto. Ten mural nie tylko przypomina nam historię Ludwika Zamenhofa, ale przede wszystkim jest poświęcony tej idei języka Esperanto, ale także ma powiedzieć nam, że operujemy podobnymi kodami kulturowymi. Zwróćmy uwagę, mural pokazuje nie tylko postać Ludwika Zamenhofa, ale także szereg innych osób związanych z popkulturą. No między innymi Albert Einstein, czy dziewczęta z Nowolipek, a także Maria Antonina, czy postacie związane z kreskówką, między innymi Osią ze Shreka. Te wszystkie postacie, osoby, zwierzęta mówią, wypowiadają się w języku Esperanto. Na pierwszy rzut oka możemy go nie rozumieć, ale nawet przeprowadzając tutaj wycieczkę międzynarodową, ten kod kulturowy jest odczytany. Potrafimy rozpoznać te postacie. Taki właśnie miał być ten język Esperanto, łatwo przyswajalny i rozpoznawalny. Spacerując dalej ulicą Nowolipki w stronę skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II, spotkamy kolejny mural na naszym szlaku. W tym wypadku mural upamiętnia twórcę warszawskiego Muranowa, Bohdana Lacherta, którego widzimy za mną. Mural także został wykonany techniką rastra. Mural ten ma także swoje drugie oblicze, swoją drugą stronę, ponieważ
po drugiej stronie od osiedla, które za nami, został upamiętniony Józef Szanajca, przyjaciel i współpracownik Bohdana Lacherta. Również i ten mural symbolicznie pokazuje nam, czym jest osiedle Muranów dzisiaj, tak jak wspominałam, miejsce niezwykłe, wybudowane na gruzach i z gruzów warszawskiego getta, swoiste osiedle widmo, ale nie tylko, ponieważ Muranów dzisiaj żyje również swoim życiem. Muranów już od jakiegoś czasu staje się dzielnicą nie tylko pełną zieleni, ale także pełną lokalnych inicjatyw. I o tych historiach, również mówiących nam o tym, czym dzisiaj jest Muranów, usłyszą Państwo na naszej wystawie czasowej Tu Muranów, na którą serdecznie zapraszam.